prawdziwe granie zaczyna się w tym momencie, można powiedzieć, że idziemy na wojnę, tak? Można ogłosić wszem i wobec, że od czwartku w Ostrowie, w koszykarskim Ostrowie, stan wojenny. Tak bym chciał powiedzieć, stan wojenny. I tak chciał, i tak, dokładnie. I tak bym chciał, żeby wszyscy do tego podeszli. Ja czuję, mam tą duszę wojownika, Marcin oczywiście też. I jeżeli tak wszyscy podejdziemy, tak, z taką tą zadziorą, z taką tą duszą wojownika, łącznie z kibicami. Czy my musimy być tym szóstym tak, zawodnikiem, tak, na trybunach? Szóstym i siódmym nawet bym powiedział, tak, dokładnie. Także my zrobimy na pewno swoje na trybunach, a koszykarze mam nadzieję, że zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać.